Siemaneczko, zdej. Zaciąłem się. A, dobra, już wiem. Siemaneczko z tej strony, Borek. Korek ze mną jest. Kecaj, siema. Chcesz ubić interes? No zamknij ryjek, nagrywam. Coś jeszcze? Cię, kto się przypałem, dał. Ty, czarny, uspokój się. No. Ty rasista. Już nie jestem rasistą. Czy mam iść do góry, czy na dół? Chyba do góry. Pomów z Rahimem o gnieździe. Nadal jesteś nawalony? O! Chodź tu! Tak, trzymaj się sobie w końcu tego. Said mówił, że znaleźliście środki wybuchowe. Zajebiście, facet. Jade mu je dała. Said kiedyś był saperem. To i zna się na tych rzeczach. Mieliśmy szczęście, ale... szczerze mówiąc, wolałbym antyzynę. Mój koleś Omar upewni się, że Said da do nich dobre zapalniki. Musimy mieć możliwość zawinięcia się stamtąd, zanim wszystko pierdyknie. My? Nie będzie tam żadnych nas. Oczywiście trzeba wysadzić to gniazdo, a teraz mamy nawet jak. Ale sam to załatwię. Ale... to mój plan. I wykonam go co do litery, obiecuję. On ma chyba monobrew. Teraz cię nie przekonam, nie? Monobrew, jedną brew. Skontaktuję się z tobą, jak Said skończy z tymi zapalnikami. Więc jesteśmy umówieni? Chyba tak. Czy jesteśmy umówieni? Tak. Jesteśmy umówieni. I jeszcze jedno. Co jakiś czas trafiam na takiego dziwnego zarażonego. Doktor Zir jest w ciężarówce, chcę z nim o tym pogadać. Nie, jest w szpitalu. Odwiedza doktor Lenę. Dzięki. Pogadamy wkrótce. Ojej, 10 tysięcy. Czekaj, bo dostałem coś. Ej, nie, nie, może nic nie dostałem. Dobra, wzrost przetrwania. Kork, maczeta korka, the best. Ja jestem korek, jak ktoś by nie wiedział. Pasuch elektryczny. Ja wiem, dobra, zrobię żywiołowe gwiazdki do rzucania. Wolałbym coś innego. Co? Co? Gdzie? Co, żebym zrobił? O! Skoczyłeś. Nie. Broń sobie lepsze. Doktorze, masz chwilę? O! Kane! Tak! Jak mogę pomóc? Crane. Kolejny. Pamiętasz, jak mówiłem o tym dziwnym zarażonym, tym, który uciekł na mój widok? Właśnie widziałem kolejnego i zrobił to samo. Chyba słyszałem, jak twoi koledzy mówią o tych stworach. Nazwali je sprinterami. One chyba preferują niektóre części miasta, ale wychodzą tylko w nocy. Może dałbyś radę jednego złapać i przynieść mi próbkę jego ciała? Widzisz, przyszło mi tak do głowy, taka luźna myśl, że jeśli te stwory preferują miejsca, w których zostawiłem moją przynętę, cóż, lepiej się zbytnio nie ekscytować. Zdobądź tę próbkę, proszę. Musi być świeża, więc wróć do mnie od razu. Dobra. No to gdzie mogę ich znaleźć? Podobno nasz kwatermistrz wie, gdzie można je spotkać. No to cóż, lecimy. Oni mnie pozabijają. Mikrofon. Ojej, chyba za blisko mikrofonu. No, nie za blisko, ja sobie damy to. Troszeczkę bliżej. Halo? Halo? Troszeczkę bliżej, weź. A teraz? Teraz dobrze. Ja się zniżę, aż się podwyżę, zniżę, podwyżę, zniżę. Zir poprosił mnie o przyniesienie mu próbki tkanki tych przed szkołą. Powiedział, że zazwyczaj pojawiają się w konkretnych rejonach. No nie biegaj. Sorry, że ziewam. Nie biegaj mi tutaj. Halo. Chodź do kwatermistrza. Dobra, ja już chciałem biegnąć. Nie chciałeś. Czym mogę służyć? Doktor Zir mówi, że wiesz, gdzie szukać tych tam w... sprinterów. Wiesz, bardzo szybcy, z zielonymi wrzodami. A tak, jasne. Mogę pokazać, gdzie bywają. Tu, tu. On gada jak Gazi. Chociaż moim zdaniem, nie ma co specjalnie szukać kłopotów. A ty masz na imię Gazi? Nie szukają ciebie. Mądra maksyma, dzięki. Kwatermistrz Gazi.
Pokaż mi na tej mapie, gdzie biegają, no. Das na. Mogę nas pomóc? Pokaż. No, może, no, nie ma. Ciekawi mnie, jak działa ta tarcza. Nikt nie pomaga. Mogę jakoś pomóc? Nie. Nie możesz mi pomóc. Chodź. Okej. Chodź, idziemy poszukać. Okay. Idziemy poszukać nocy. Tarcza. Nie. Co tam, Spike? Małe info. Jakbyś mnie potrzebował, na przystani promowej będę pomagał Morganowi przygotować barkę. Ej. Co? No sorry, nie chcę ciebie bać, ale no co, to już... No chodź tu. Czekaj. Ole, mam tarczę. Chodź, idziemy się przespać. Chodź, idziemy poszukać nocy. Fajną tarczę? Nie podoba mi się, XD. Kappa. Ej. Co? Fajna tam tarcza. Chodź, bo trzeba się przespać, bo chcę to. To tam. A co my tutaj polujemy, idziemy szukać nocy. Chodź. Ja znam dobre miejsce, chodź. Ej, nie mogę się... Mam cię zabić? Chodź. Chodź. Czemu tam chodzisz? Bo u góry coś jest. Nie, to jest biegania, chodź. Ty żyjesz? Halo. Tak. Nie ty. Z zombiakiem gadam. Chodź. Ej, nie ma nic. Dobra, myślałem, że może się przespać. Ja jestem w środku. O mój Boże. Ej, zobacz. Tak, wiem. Chodź. Czekaj, bo tu jeszcze chcę coś utworzyć. Kawa. Kawa się przyda. No wychodź. Gdzie jesteś? Tam. No debilu. No ta chyba we mnie. Ty. Dobra, jak to było. Zatrzymał się. Ale to śmiesznie wygląda. Co? Jak oni... Jak się ucina łby. A. Gdzie jesteś? Idę po ocaleńca. Już weź dłużej. Gdzie on tam leci? Tak. No siema. Gdzie jesteś? O, przestraszył się. Dobra. Tu teraz jest ten punkt, ten taki chaos. Czekaj, bo muszę iść po typa do góry. Nic ciekawego od niego nie było. Chodź. Kostuwa. Gdzie? Ze ślipku i to mi zobaczysz. No to nie jest safe house. A dobra, jest. Yes. O, nie chcę nawet tu chodzić. Mnie nie broń. Patrz tutaj, tu. Gdzieś jest. No i tak ustawę, sorry. Masz go? Flaszki zombiaka dla doktorka. Sztuk raz. Dobra, ja uciekam. Chodź do safe house'a. Leży. Do safe house'a. Zabiłeś go? No. Do safe house'a chodź. Czekam tego zielonego. Jak już wziąłem tego zombiego.
Tak? No! Aha. Chodź, uciek, chodź, wiesz co, chodź, lepiej już chodź. Będzie szybciej. Dobrze, patrz. No chodź tam, nie wiem. O to ci chodzi. No, po co, chodź, przy okazji weźmiemy coś tutaj. Nie, chodź, nie zatrzymuj się. Mam lodówkę. Zapasy domowe się... Alko jest potrzebny bardzo i... Szybko, bo mnie już gonią. No chodź. Zauważył mnie. No to nie ucieka. Jeden. O nie, będzie kupa. Ooo, ładnie przestać, dobra. Chodź. Biegnę. To wolny jesteś. No na ciebie czeka. Padam. No chodź tu. 4 HP. Dobry jesteś. To samo co w czasie. Aha. Nie martw się. Dopóki tu jesteśmy i mamy oko na wszystko. Tenże Golda wbiłeś. Co? Tenże Golda wbiłeś. No, bo wbiłem Golda. Masz próbki, o które prosiłem? Nie. Świetnie, fenomenalnie. Właśnie opowiadałem doktorowi Camdenowi o tobie. Witam, panie Crane. Dobrze, że pan dla nas pracuje. Zdaje się pan być bardzo zdolną to osobą. To ciekawe, co Siema. Tym stworom zastępuje krew? Światło czułe. Jako broń głowę dam, że całkiem groźne. Ale to dygresja. Daję ostatnią porcję odczynnika i zapasowa fiolka. A niech mnie... Tatanka! Pozytywny wynik na zrekombinowanego wirusa. Kamden, wiesz co to znaczy? Eksperyment z mięsem zadziałał. Gdy zaszczepiłem próbki mięsa z rekombinowanym wirusem, wtedy zadziałało. To tłumaczyłoby te przeróżne mutacje. Nie dam rady. Kamden mógłby. Ma potrzebny sprzęt. Ale przecież nie mamy szans dostarczyć mu wyników. Jak to nie? A nie możecie wymieniać informacji przez radio? Woda, wszędzie woda i ani kropli do picia. Doktorze Camden, a gdybym dostarczył to do pana osobiście? I dane, i próbki. Panie Crane, przedostanie się do mnie byłoby szalenie niebezpieczne. Ale może nam pomóc, prawda? Nawet nie wiesz, ile to wszystko znaczy. Dla mnie, dla wszystkich. Dam ci znać, gdy wszystko będzie gotowe. A teraz musisz iść. Tyle roboty. No cóż. Tyle roboty. Ja tak znaczy. To robimy jeszcze jedno zadanie jakieś popularne? No cóż by nas robić. 13 minut. Crane, jesteś? O kurde, musieliśmy z Omarem rozwalić to gniazdo. O nie. Że co? Do jasnej cholery, Rahim, mówiłem ci, że ja to zrobię. A jasne, bo ty się lepiej ode mnie znasz na materiałach wybuchowych. Sam mówiłeś, że jesteś tylko turystą. Ale słuchaj. Zjebało się. Mocno się zjebało. Co się stało? Gdzie jesteście? Na wiadukcie i wszystko się tu... Idźcie na torowisko. Schowajcie się. Już do was idę. Omar! Za tobą! Za tobą! Idziemy w nocy, Rahim! Czy idziemy spać? Rahim! W nocy, dawaj. Na propsów idziemy. Brecken! Brecken, słyszysz mnie? Słyszę cię. Co jest? Idę po Rahima. Rahim? Jest gdzieś tutaj, w wieży. Niestety nie. Poszli z Omarem wysadzić gniazdo i wpadli w tarapaty. Oni co? Szlak! A skąd wzięli materiały wybuchowe? No... ukradłem je Raisowi. O Jezusie Chryste! Jestem prawie na miejscu, uratuję go, Brecken! Dobra. Niech lepiej ci się uda! Masz go uratować, słyszysz? Uratuj go, żebym mógł mu dupę złoić! A Jade o tym wie? Nie. Na litość boską, nie mów jej! Sama poleci go szukać, a tylko tego mi trzeba, żeby też dała się zabić. Jasna cholera! Chodź, przestać. Nie, no co, no chodź na propsów idziemy. 12. Nie, no coś, to mam na strzały. Ty. Chodź. A ty słaby jesteś. No ty z tobą ci podnosić bym musiał. Co? 10 razy. A jak? Widziałeś mi
Gamer, a to jest długa misja. No, no, chociaż trochę jest długa, to trzeba przyznać. Oby Bóg będzie lepiej. Jeny, ale może byś nie używał ty... Ja... Co? Ja muszę biec. No dobrze. Idziemy? Żółty punkt. A ja się żebym troszeczkę zgubił. Do góry musisz iść na ten, na wiadomo. Znaczy na most, no. Jesteś na moście? Jest. Nie jestem. Bo się trochę pogubił, bo się trochę pogubiłem. Gonić uważaj. Rozumiem, już chodzę. Jak mam tam wejść? Dobra, już wiem. Ciekawe, czy doskoczę. O, doskoczę. Kutenty, halo. Uwaga! Uwaga! Ponieważ nie słyszysz gwizdków na psy, musimy się z tobą komunikować bezpośrednio. Masz się stawić tutaj natychmiast! Tu Crane, Dolga, czy to ty? Chcę z nami rozmawiać. Cóż, ja z nim nie chcę gadać. O cholera, niedobrze. Rahim, gdzie ty cholera jesteś? Brecken, to ja. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych. Ani śladu Rahima. Cholera, masz jakiś pomysł? Weź mi pomóż. Kazałem mu się schować na torowisku. Znajdź go! A za tobą! Niech ten knojek tylko spróbuje dać się zabić! Tutaj! Widzę cię, halo! No tutaj! Na wiadukcie! O! Tam czerwono jest! No tam trzeba iść! Ej, no nie, spadłem! Chodź dołem do mnie. Nie, żeby to było jeszcze możliwe, bo spadłem. Ło! Co? No to powiem od tyłu, tam. Od tyłu? Tak. Ale od tyłu! No znowu, no co za dziad. No chodź. Parkura robię. Rozpinaj się. Ej, to było bardzo dziwne. Szukaj Rahima. Czekam. Ej, nie żyje, pomóż. Ja pierdziele. Kilometr od tego miejsca. No ej, masz... Tam 20 sekund, masz mi pomóc. No zejdź na to, chodź. Ty się z nimi bawisz, a ja mam jeszcze 10... 9, 8, 5... Kurde, 6 sekund. 5, 4, 3... Ej, dobra. Stój. O, dzięki. Czekaj, ja też przy okazji zrobię. Plany. Ja pierdzielę. Ulecz. Zaraz. O, chcę cię uleczyć. Chcesz mnie ulepszyć? Ulepszyć, uleczyć, wszystko jedno. No! Gdzie ty wlazłeś?
ty wlazłeś. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych. Wygląda na aferę. Co? Ty wszedłeś. A nie, dobra, ja nacisnąłem, a ty podszedłeś. Podchodźcie, jebane skóry myszyny! Zabieram was wszystkich za sobą do grobu! A na górze jest. Nie. Padł. Dobra, leży. Chodź. Zabij go! Coś ty zrobił? Halo! Igrzyska harańskie. Crane! Myślałem, że już po mnie, więc uzbroiłem bombę. Wybuchnął za mniej niż 5 minut. Cholera, ty krwawisz, a? Zaciąłem się. Nic to. Po prostu podłóż te bomby. No, ugryz się, przystań. Nie ruszaj się, rozumiesz? Zaraz wracam. I go zamknął. No cóż. Chodź. Tu, w terminalu. No co ty zrobiłeś? Nie koło wiem. Zachodniej ściany. Wejdź tam. Tunel będę pierwszy. Halo! Nic nie płynąć. Śmieciu, weź tu, bo mnie blokujesz. Jasne. Nie jestem kłam. Z powrotem na powierzchni. Widzisz ten wielki przepust po prawej? Idź tamtędy. Jak już wejdziesz do budynku, skocz na rampę i wejdź piętro wyżej. Musisz umieścić bombę na jednej z tych wielkich kolumn. Bez haka. Na fupsie. No jak zawsze. No właśnie, całe życie na fupsie. Mieszczam. Pierwsza gotowa. Dwa, dwa, trzy. Teraz uważaj. Znajdź schody i wejdź na następne piętro. Poszukaj takiej kolumny, jak poprzednio. O cóż. Załatwione. Wow, 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 wow. Zrobione. Ha. Super. Teraz wynoś się stamtąd. Halo. Zwróciłem się bić z tymi tymi. No wypad. Ale śmieć. I ale mnie chamsko wyprze. Ale mnie wyprzedził. A wypad! Będę pierwszy! Będę pierwszy! A jestem pierwszy! Nie. A jestem pierwszy! Renis. Rakim! Udało się! Twój plan zadziałał! Rakim, słyszysz mnie? O, szlak! Chodź. Ole to było, ole ty jo. Jaki wybuch. Pierwszy byłem, no co ty chcesz. A remis był, było napisane. Nie kłam, pierwszy dobiegłem. Mhm, jasne. Szukali cię. Co? Szukali cię. Nie kłam, byłem pierwszy. Jestem lepszy. No dobra, gdzie będzie. Teraz może mogło ci się udać. No, raz. Rahim! To ja! Udało się! Rahim! Żałuj, że tego nie widziałeś! A cały budynek się zawalił! O, szlak! Nie, Rahim, przestań! Rahim! To ja! Stary! To ja, Crane! O Jezu! Rahim! Przestań! Przez twe oczy, czerwone. Ugryzienie! Ty
kurwy pieprzony dzieciaku! O Boże, Jade. Kane, słyszysz mnie? Co się dzieje? Bracken, Rahim. Rahim nie żyje. Jasna cholera. Wracaj tu i nic nie mów, Jade. Przynajmniej na razie. Jak ja mam tam wejść? Tu idziemy przecież. Gównie. Chodź tu. Wróć. Gdzie? Na A. Ej, smutno, muzyka jest. Serafim nie żyje. Mi też. Zwyczajnie nie mogę w to uwierzyć. Co mam teraz zrobić? Co ja powiem Jade? Głupi dzieciak. Dobra, jeszcze mamy cztery minuty, to może zdążymy do pół godziny. Pas. Do 30 minut. No co za... Pas ten tankiem, patrz. Dobra, chodź. Uderz z tego, nie wiem. Śmiotasz masz ognia. Jesteś śmieciarzem i tyle. O! Części metalowe. Ty śmieciarzu. Bum, bum, bum. O! Chodź. Tutaj, w tym się fajnie jest. Farmazecie. Nie strasz mnie. Ej. Chodź, otwieram. Czekaj. Ty. O, gazę znalazłem. Ty zawinąłeś gdzieś tam. No mówię, chodź. Wygonię cię taki tak. Wolny jesteś. Na haku. Nie, bez. Jaj, tak? Coś tam. No, właśnie biegnę, to czekam aż mnie do... O nie, Eny! Halo! No nie! Na fu... no nie, no to jest nie fair. Osaka. Co? Osaka. No jak? Nie, nie. Wygnąłeś. Nie. Przynajmniej raz mi się udało z tobą wygrać. Tu remis. Patrz na tym nagraniu. To, że było 0-0, to nie znaczy, że był remis. Pierwszy dobiegłem i zobaczyć, że to było na filmiku. Zobaczymy. Dobra, chodź do góry. Tutaj. Bracken. Jak dzieciak zginął? Ja... musiałem go zabić. Było już za późno, przemienił się. Musiałem, przysięgam. Był też moim przyjacielem. Najlepszym, jakiego tu miałem. Ja wiem, wiem. Wkurzał mnie, jak się brał za nie swoje. Ale on był dla mnie jak rodzina. I znów ktoś z nas. I znów trup brata. Zaufałem mu. Powierzyłem mu te ładunki, Boże. Może gdybym go tam nie zostawił? Może wtedy wciąż by żył? O nie. Jade! Jade! Stój! Jade, niech to szlak! Weź, dajmy jej czas. Musi to strawić. Żem się zesrał. Zir! W mordę! Leć na dół! Nie damy go tamtym! Ale się zestrałem. Ale się zestrałem, jak to boom było. To lecimy na nim, tak? No. To
zabijaj. Cisza! Coś słyszałem. Zróbcie coś! Ops! Tare. Jeden. Jeszcze, chodź. Pukaj do drzwi. W środku nikogo nie ma. Porwali Zira i odjechali. A cóż. Chyba noc. To więc... No chodź tu. Czekaj. Zbieramy bronię. Musimy tu karabin. Szlak! Brecken! Porwali Zira. Jego ciężarówka płonie. Apteczkę znalazłem. Co się dzieje? Ja się próbuję pokrywać z Raidem. Nie powinniście byli łazić do tej szkoły. Część naszych widziała grupę bandytów w drodze do garnizonu Raida. To pewnie tam zabrali Zira. Chodź tu tyle. Idź do nich, znajdź doktora i przyprowadź z powrotem żywego. Słyszałeś? Ej, dobra, chodź, 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 stój. Może by trzeba było to skończyć już. To chodź do wieży szybko. Stoi. Ja sobie jeszcze szybko tutaj zrobię. Plany, plany. Nie, umiejętności. Umiesz kamuflaż żywiołowe gwiazdki. Nie no, kamuflaż najlepszy, by się przyda się. I to. Przewrót. Ej, ja chciałbym przewrót, a tego nie mogę jeszcze. A tak przez ramię? Co? Użyj broni. Co teraz? Podczas kryzysu nie zostawi tak tej sprawy. Temu zaraz. O. Regeneracja zdrowia. Wszystko z powaleniem. Ups, coś wypadło. No go łamacz. Co? Słyszałem, że wszyscy ludzie w szkole zostali zamordowani. O. No daj to. Ja widziałem, co to było. Weź i to daj. To, no powiedz. Nie załaz. Broń, karabin. Ciągnięcie potwory. O kurde. Prawda. Dobra, pod nogami masz. Aha, ale... Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. Dzięki, że jesteście ze mną i oglądacie wszystkie moje filmy. To było na tyle. Trzymajcie się. Siema.